Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych, zarówno słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Temat, który dziś podejmujemy, dotyczy chorób rzadkich, a dokładnie życie pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce. Witam w naszym studiu profesor Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową. Dzień dobry, szczęść Boże. I pan Paweł Gontarz, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Witam panie Pawle. Szczęść Boże. I jednocześnie jest pan dotknięty tą chorobą. Tak. I w czasie tego programu będziemy chcieli poznać pańską historię życia, pańskie zmaganie się z tą chorobą. No i też, skoro jest pan przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego, no to jakie są osiągnięcia stowarzyszenia, jakie są petycje, które stowarzyszenie składa do władz odpowiednich i też jakie są państwa sukcesy. Rozpocznijmy od pana ministra. Polityka lekowa, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Jaki związek z chorobą Fabry'ego? Czy naukowy, czy ten bardziej polityczny? Moja czas spędzony w Ministerstwie Zdrowia poświęcony polityce lekowej, półtora roku doświadczeń, między innymi w zakresie refundacji leków sierocych, tych, które stosowane są w leczeniu chorób rzadkich. Choroby rzadkie z definicji dotyczą 50 chorych na 100 tysięcy mieszkańców, to jest definicja Unii Europejskiej, ale oznacza to, że w swojej masie schorzenia te dotyczą dosyć dużej grupy osób. Uważa się, że tych chorób zwanych rzadkimi jest 7-8 tysięcy. Przy czym tylko niewielka część z nich, około 4-5%, mogą być leczone farmakologicznie, w związku z czym tylko tych chorób dotyczą jakieś opcje terapeutyczne. Z kolei leków sierocych, które w swojej części, w swojej większości służą do leczenia chorób rzadkich, ale są to również inne leki. Tychże, które mają specjalny status leków sierocych jest w Europie 159, z czego około 30% według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji objętych jest refundacją w Polsce. W związku z czym my mamy nadal duże potrzeby, patrząc systemowo od strony Ministerstwa Zdrowia w tym procesie decyzyjnym, aby decydować o tym, które leki powinny być refundowane i dostarczone, sfinansowane ze środków publicznych dla polskich pacjentów. Wczoraj odbyła się konferencja w Senacie tycząca się chorób rzadkich. Gdybyśmy mogli usłyszeć krótkie zreferowanie osiągnięć tej konferencji, jakie były cele? Ja jestem bardzo szczęśliwy, że choroby rzadkie stały się tematem rozmów, debat i rozważań w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Przyciągnęło to zarówno uwagę polityków, decydentów, mediów, byli obecni specjaliści, którzy ze strony klinicznej, medycznej zajmują się tymi schorzeniami. Reprezentowane były stowarzyszenia chorych. Co bardzo ważne, jeden z moich kolegów, minister Król, przedstawił założenia Narodowego Programu Leczenia Chorób Rzadkich. Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, który jeszcze tego planu nie ma, stąd cieszę się, że te założenia zostały przedstawione. Trudno jest podsumować konferencję, która trwała kilka godzin, trwała pół dnia. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że rozmawiamy o tym, że pacjenci cierpiący na te choroby powinni być bardziej otoczeni większą troską, powinni znaleźć swoje miejsce w systemie. To system powinien zostać zorganizowany dookoła tego pacjenta, tak aby on stał w centrum, a cały system profesjonalistów medycznych działał wokół niego. Tak naprawdę konieczna jest synergia działań Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, pewnych zabezpieczeń, również pewnego zabezpieczenia finansowego, Ministerstwa Edukacji.
po to, aby tych pacjentów tam, gdzie się uda, przywracać społeczeństwo, tam, gdzie się to nie uda, aby pomagać im i pomagać rodzinom sprawować opiekę nad osobami z tymi schorzeniami. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W ramach naszego wprowadzenia do dzisiejszego tematu życie pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce dotykamy takich tematów jak choroby rzadkie, leki sieroce i interesuje nas tak, zainteresowanie społeczeństwa, zainteresowanie społeczeństwa w tym wymiarze, że no, zaczynamy się troszczyć nie tylko o tych, których dotykają, powiedzielibyśmy, choroby powszechnie występujące, występujące, ale zaczynamy się interesować chorobami rzadkimi i tutaj nawet do Radia Maria Telewizji Trwam były kilkakrotnie składane prośby, byśmy zajęli się tą chorobą, byśmy coś więcej o niej powiedzieli, stąd też dziś nasza audycja, czyli to zainteresowanie społeczne, jak wygląda, ale też wiemy, że tam, gdzie jest choroba, tam są lekarstwa, tam są też pieniądze. Jakie zainteresowanie tą sprawą tych, którzy w cudzysłowie, ale też realnie na chorobie robią duże pieniądze, czyli koncerny farmaceutyczne? Koncerny farmaceutyczne rzecz jasna odgrywają kluczową rolę w odkrywaniu leków i w zapewnieniu pacjentom nowych sposobów terapii. To jest zawsze olbrzymia inwestycja i w wypadku chorób rzadkich, ultrarzadkich, w wypadku leków sierocych jest to inwestycja, która dotyczy bardzo niewielkiej grupy chorych. I tutaj paradoksalnie to, że to nie jest powszechna choroba, z takiego biznesowego punktu widzenia utrudnia, jak to się mówi w ekonomii, zwrot z inwestycji. Jakie to ma konsekwencje? Ma to konsekwencje takie, że te leki są niesłychanie drogie. One nie tylko są niesłychanie drogie dla polskiego płatnika. Ja, mając przyjemność pracować w Ministerstwie Zdrowia, byłem w stałym kontakcie z moimi kolegami z innych krajów i wielokrotnie słyszałem z ust osób negocjujących ceny, powiedzmy w Holandii, czy w Belgii, czy nawet w Danii, nas nie stać na te leki. One mają bardzo wysokie ceny. Co tłumaczone jest oczywiście tą rzadkością tych chorób i wszelkimi konsekwencjami. To, jak w prawie mamy ustawiony czy ułożony proces decyzyjny dotyczący refundacji, również powoduje, że leki te nie spełniają tak zwanego kryterium kosztowej efektywności, czyli opłacalności. I patrząc nie w sposób egalitarny, tylko w sposób utylitarny, możemy powiedzieć, dobrze, mamy jakąś granicę opłacalności, na to nas tylko stać, w związku z czym płacimy za opłacalne terapie. I to z kolei implikuje nieco inne, bardziej wyszukane podejście do leczenia chorób rzadkich. Bo tu z kolei inny element tej oceny ekonomicznej, który zwie się wpływem na budżet, może być dla małej grupy chorób stosunkowo niewielki. Bo cóż z tego, że lek kosztuje bardzo dużo, ale dotyczy na przykład 5, czy 7, czy 10, czy 18 osób. I musimy zadać sobie pytanie jako społeczeństwo i myślę, że będzie to przedmiotem debaty. Było to częściowo przedmiotem debaty w Sejmie, również przedmiotem dzisiejszych obrad porannych w Krakowie na konferencji, gdzie zastanawialiśmy się, jak rozłożyć akcenty po to, abyśmy również tej potrzebującej, bezsprzecznie potrzebującej z medycznego punktu widzenia grupie chorych móc pomóc. Dziękuję. Profesor Marcin Czech, naszym Państwa gościem. Jest z nami również Paweł Gontarz, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego, no też osoba dotknięta tą chorobą. Panie Pawle, prosimy, Pańska historia życia, życie z tą chorobą, bolączki, trudności, z którymi Pan spotyka się, czy spotkał się na swojej drodze życia, no jak również też dobre spotkania i nadzieje, które Pan w swoim życiu posiada i z którymi Pan żyje. Tak, jestem osobą z chorobą Fabry'ego. Mam 41 lat. U mnie wykrycie choroby było dopiero w wieku 35 lat. Trwało bardzo długo, bo normalnie mówi się o 15 latach. U mnie trwało aż 35. Rozpoznanie choroby. Tak. I postawienie diagnozy. Coś się działo, ale nie wiadomo co.
Na czym polegało to coś, co się działo? Jakie były objawy, których nie rozpoznano? Przeważnie to były udary. Przeszedłem 6 udarów, z czego dopiero od pewnego momentu było diagnozowane to jako udary, bo na początku myślano, że to jest problem laryngologiczny z błędnikami, bo wszystko zaczynało się od problemów z równowagą. I leżałem 3 razy w szpitalach na oddziałach laryngologicznym, gdzie leczono mnie na to schorzenie. Aż w końcu wystąpiły udary i przeniesiono mnie na oddział neurologiczny. I zaczęto leczyć na oddziale neurologicznym. Do tego byłem leczony chyba przez wszystkie specjalizacje. Przez neurologów, laryngologów, kardiologów, nefrologów, aż po psychiatrę. Gdy pan usłyszał, że jest to choroba Fabry'ego, słyszał pan o takiej chorobie? Nie. Na początku nie słyszałem. Po powrocie do domu przeczytałem w internecie i na początku ucieszyłem się, że w końcu po 35 latach problem zostanie rozwiązany. Ale czytając dalej i czytając, że Polska jako jedyny kraj nie refunduje tej leczenia, to troszeczkę minami zrzedło. Także tutaj jest ten problem z refundacją. W internecie wystosowana jest petycja do ministra zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego o refundację, o podjęcie pozytywnej decyzji dostępu do enzymatycznej terapii zastępczej poprzez podjęcie pozytywnej decyzji refundacyjnej dla leków na tą chorobę. Są to w tej chwili złożone bodajże 2 wnioski refundacyjne. Może się mylę, proszę mnie poprawić, ale z tego co wiem, ja aktualnie jestem na leczeniu charytatywnym. Dostałem leczenie charytatywne 8 miesięcy temu. Myślę, że to był, tak można powiedzieć, że to dla mnie ostatni dzwonek, bo choroba zaczęła tak postępować i zaczęła robić ze mnie osobę niepełnosprawną. Jakie są objawy choroby Fabry'ego? Pierwsze objawy to są w wieku 10 lat, można powiedzieć. Są to piekące, palące, bóle rąk, palców rąk i stóp. Najłatwiej to wytłumaczyć, jakby położyć palce rąk i stóp na rozżarzone węgle. Bez efektu wizualnego, bez poparzeniowego, a ból istnieje. Leki przeciwbólowe nie zawsze pomagają. Czasami jest taki przypadek, że potrzebna jest morfina, żeby uśmierzyć ten ból. Czyli osoby z chorobą Fabry'ego to osoby, które żyją w nieustannym bólu? Tak, można tak powiedzieć, że po prostu są wykluczeni ze społeczeństwa, z życia codziennego, bo ciężko pojechać na jakąkolwiek wycieczkę przy założeniu, co będzie, gdy się coś stanie, gdzie szukać pomocy. Często jest tak, że osoba chora na chorobę Fabry'ego zamyka się w pokoju, zasłania okna, żeby było ciemno i najlepiej, żeby nikt nie wchodził i nic ode mnie nie chciał, bo sama mowa do mnie sprawia ból. Jak częste są takie ataki w pańskim życiu? Aktualnie teraz, jak jestem na enzymatycznej terapii zastępczej charytatywnie, to jest rzadziej. Ale tutaj wcześniej to nie ma reguły. Ale bóle trwają od kilku minut, nawet do kilku dni. Dziękujemy, pan Paweł Gontarz. Życie pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce to temat, który dziś podejmujemy.
Zapraszamy Państwa na materiał filmowy o życiu pacjentów z chorobą Fabry'ego. Mam na imię Wojtek. Mam 19 lat i zdiagnozowaną chorobę Fabry'ego. Mieszkam we Wrocławiu, gdzie studiuję, mam przyjaciół i realizuję swoje pasje. Mam na imię Paweł, jestem 40-latkiem. Cierpię na ultrarzadką chorobę Fabry'ego. Wraz z żoną i synem mieszkam w Pruszkowie pod Warszawą. Jestem studentem informatyki. Mam ścisły umysł. Lubię rozwiązywać problemy, które mają logiczne uzasadnienie. Już od kilku lat zajmuję się tym zawodowo. Zarabiam, by być niezależnym. Od kiedy jestem na rencie, większość czasu spędzam w domu. Teraz głównie w rękach żony leży utrzymanie naszej rodziny. To przykre, bo mimo wyższego wykształcenia, które posiadam, nie mogę kontynuować pracy. Często bywam w urzędach. Mam tu sporo spraw do załatwienia, bo poza tymi zwykłymi, codziennymi, jakby robienie karty miejskiej, udzielam się w stowarzyszeniu działającym na rzecz osób chorych na chorobę Fabry'ego. Sporo podróżuję, odwiedzając instytucje, które mogłyby zmienić sytuację osób, których dotyczy ten problem. Od dawna interesuję się paraletniarstwem. Swego czasu aktywnie uprawiałem ten sport. Bardzo lubiłem latać. Niestety musiałem to porzucić. Przez lata choroba w takim stopniu wyniszczyła mój organizm, że najprostsza aktywność fizyczna jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Lubię Wrocław. To miasto studentów. Pełno tu kafejek i miejsc z niepowtarzalnym klimatem. Czasem zdarza mi się tu zgubić w poszukiwaniu nowych zakątków. Lubię tempo życia w mieście, możliwości, które stwarza, ludzi, których tu spotykam. Ruszam taksówką do kliniki na rehabilitację oczu. Przeszedłem 7 udarów, których wynikiem są moje problemy z wzrokiem, słuchem, z poruszaniem się. Powikłania spowodowane rozwojem choroby doprowadziły do tego, że jestem osobą niepełnosprawną. Lubię dobre jedzenie. Poświęcając trochę czasu na poszukiwania, stworzyłem sobie mapę miejsc, gdzie niewielkim kosztem można zjeść naprawdę dobrze. Mój obecny stan zdrowia to skutek również błędnych diagnoz. Leczony byłem na oddziałach reumatologicznym, laryngologicznym, kardiologicznym, hematologicznym, neurologicznym. Oczywiście bezskutecznie. Najbardziej cenię sobie czas spędzony w gronie przyjaciół. Mimo aktywnego trybu życia, jaki prowadzę, zawsze znajduję dla nich czas. Czy to gra w planszówki, wyjście na imprezę, czy rozmowy do rana. W gronie bliskich czuję się naprawdę szczęśliwy. Po kilkunastu godzinach na nogach jestem już bardzo zmęczony. Wzrok odmawia posłuszeństwa, bolą mnie stawy, czuję senność. Wracamy do naszego studia. W materiale filmowym, ale też dźwiękowym usłyszeliśmy historię Wojtka i Pawła, chorych na chorobę
Fabriego. Wracamy do naszego tematu. Połączyliśmy się z panią profesor Jolantą Sykut-Cegielską, konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Szczęść Boże, pani profesor. Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam ojca i witam wszystkich. Witamy panią profesor. Tu chyba takie szczególne powitanie. Jeszcze dzisiaj widzieliście się z profesorem Marcinem Czechem w Krakowie. No tak, tak, tak. Tak, właśnie słyszeliśmy. Rozmawialiśmy też o chorobach rzadkich na konferencji tu w Krakowie, stąd nie mogę być bezpośrednio ze wszystkimi słuchaczami i przede wszystkim widzami, dlatego że jeszcze jestem w Krakowie. Spróbujemy wykorzystać najbardziej jak to możliwe pani wiedzę i pani doświadczenie. Pediatria metaboliczna i związek z chorobami rzadkimi. Jak mamy to połączyć jako laicy? Pediatria metaboliczna to jest dziedzina, która obejmuje rzadkie choroby. Te, które występują bardzo tą małą częstością i to są genetycznie uwarunkowane choroby. One tak naprawdę to są nawet ultra rzadkie, jest takie określenie, bo pacjentów jest mało, ale generalnie chorób jest już rzadkich ponad 9 tysięcy. Stąd w sumie choroby są rzadkie, ale pacjentów tak naprawdę jest dużo, tylko oni cierpią, pacjenci, na takie właśnie rzadkie schorzenia, które są trudno rozpoznawalne, trudno również i się leczy, a czasami no, wręcz jest problem z dostępem do tego leczenia. Jeżeli rozmawiamy o chorobach ultrarzadkich, no to pytanie zasadnicze wydaje się od strony potencjalnie zagrożonych tą chorobą, bądź zastanawiających się, czy aby przypadkiem ja nie mam takiej choroby, bo mam wiele dolegliwości, wiele schorzeń i teraz mój lekarz sobie nie radzi z diagnozą, z całym procesem też diagnostyki. Więc moje pytanie, na ile jesteśmy w stanie przygotować lekarzy i środowisko lekarskie na rozpoznawanie chorób rzadkich w taki sposób, by nie szukali chorób rzadkich, ze zbyt wielką gorliwością, gdy może się okazać, że pacjent po prostu ma objawy chorób powszechnych. Rozumiem. Tak, no to jest trudne zadanie. Ale ja myślę, że w tym momencie to my nie mamy problemu generalnie z nadgorliwością u lekarzy w kierunku właśnie poszukiwania chorób rzadkich u swoich pacjentów, którzy najczęściej będą mieli inne schorzenia, bo to są właśnie rzadkie choroby, ale wręcz odwrotnie, czyli jednak chyba jest tak, że jest zbyt mała czujność taka diagnostyczna wśród lekarzy i to zarówno lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lekarzy specjalistów różnych dziedzin. Niestety myślę, że najczęściej nie pamiętają o tych chorobach. To oczywiście nie o to chodzi, żeby każdy lekarz rozpoznawał daną chorobę, bo nawet inna nie ma możliwości, żeby miał pełną wiedzę, bo ona już jest bardzo rozległa i bardzo dynamicznie rozwija się wiedza i wiadomości o różnych rzadkich chorobach, ale żeby wykazał taką czujność w momencie, kiedy właśnie spotka osobę, czy to będzie dziecko, czy dorosło, bo te choroby dotyczą każdego wieku i ktoś będzie prezentował objawy, które nie będą jakby pasować do tych powszechnych, znanych chorób, żeby wtedy lekarz pomyślał, że to może być rzadka choroba. No i jeszcze najważniejsze jest to, żeby mógł zwrócić się do takiego ośrodka, do kolegi, który na tych rzadkich chorobach zna się, a nie ma specjalisty od rzadkich chorób, ponieważ te choroby to jest bardzo heterogenna grupa, to są choroby endokrynologiczne, z autoimmunizacji, to są nowotwory u dzieci, to są wreszcie te choroby, którymi ja się zajmuję, czyli wrodzone wady metabolizmu, a nie ma ośrodków referencyjnych. To jest jedno z wyzwań aktualnie stojących przed decydentami, również przed nami jako lekarzami, że nie mamy takich ośrodków, które można by nazwać ośrodkami referencyjnymi, do których mogliby trafić pacjenci z podejrzeniem albo już potem z rozpoznaniem, bo takich pacjentów należy leczyć, opiekować się nimi, monitorować przebieg leczenia i tak dalej. To jest jeden z podstawowych problemów, że takich ośrodków referencyjnych w Polsce dla chorób rzadkich nie ma. No, powstają pojedyncze ośrodki, ale one też nie są w stanie spełnić takiej funkcji kompleksowej opieki dla pacjentów, bo pacjent z chorobą rzadką potrzebuje zawsze opieki wielospecjalistycznej, przewlekłej, którą trzeba monitorować. Czasami trzeba leczyć lekami sierocymi czy technologiami, które nie są powszechnie dostępne. Stąd jest takie zalecenie
z Komisji Europejskiej już przed 10 lat, żeby powstały narodowe strategie dla służące właśnie poprawie opieki nad pacjentem z chorobą rzadką. I w jednym z punktów tych strategii takich w poszczególnych krajach członkowskich to jest właśnie to jest rozwój i uruchomienie takich ośrodków referencyjnych eksperckich w każdym kraju. Pani profesor i też tutaj goście w studiu, wydaje mi się, że nasze rozmowy dzisiaj rozpoczęliśmy jakby od samego końca, bo zaczęliśmy mówić o już sposobach leczenia, o refundacji leków. Tutaj słyszymy od pani profesor o ośrodkach referencyjnych, które powinny być. Mówimy też o lekarzach, a tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że problem leży w diagnostyce, czyli jak rozwinąć cały system diagnostyki, która pomoże lekarzowi w wykrywaniu chorób rzadkich czy ultrarzadkich. Oczywiście tak, tutaj ojciec ma absolutną rację. Jest wiele problemów, które są w tym obszarze chorób rzadkich i dostęp do leczenia jest jednym z problemów bardzo istotnym, bo czasami już rozpoznamy chorobę, a nie możemy jej leczyć, chociaż na przykład lek jest znany i jest dostępny chociażby za granicą naszą, w najbliższym kraju sąsiedzkim. Także wtedy to są bardzo poważne dylematy i wręcz tragiczne sytuacje. No ale oczywiście zgadzam się z tym, że diagnostyka też tutaj kuleje, bo często nie ma dostępnych metod diagnostycznych tam, gdzie powinny być. Ja nie mówię o tych wysokospecjalistycznych sposobach rozpoznawania, bo potrzeba wtedy specjalnej aparatury, trzeba kadry doświadczonej, kadry diagnostów, którzy będą prawidłowo interpretować uzyskane wyniki. Ale nawet takie jedne z podstawowych badań, na przykład takim badaniem jest oznaczenie stężenia amoniaku. Podwyższone stężenie amoniaku powoduje bezpośrednio zagrożenie zdrowia i życia. Jeżeli u noworodka występuje choroba, która przebiega właśnie z tak zwaną hiperamonemią, a w szpitalu nie można oznaczyć tego akurat parametru, to nie ma szans lekarz, nawet jakby dokładnie wiedział, że taka choroba jest i jego pacjent może na nią cierpieć, to nie ma szans jej rozpoznać, bo nie może tego badania wykonać, a akurat jest to tego rodzaju badanie, które należy zrobić przy łóżku dosłownie pacjenta. Nie można pobrać krwi jako materiału biologicznego i wysłać do innego szpitala, bo wtedy wynik jest niemiarodajny. Także tu zdecydowanie jest też dużo takich problemów, potem skutkujących niestety opóźnionym rozpoznaniem. I to jest też charakterystyczna cecha chorób rzadkich, bardzo opóźnione rozpoznanie. Od momentu pojawienia się pierwszych objawów, które już powinny sugerować, że może to być taka rzadka choroba. No oczywiście to jest łatwo mówić, trudno to tak w praktyce codziennej rozpoznać, ale od tego momentu pojawienia się pierwszych objawów do ustalenia właściwego rozpoznania to czasami jest kilka lat, a nierzadko nawet kilkanaście lat. W chorobie Fabry'ego, o której dzisiaj była mowa, to właśnie to jest taki okres. Były badania na dużej grupie pacjentów i to jest od 8 nawet do 15 lat opóźnienia rozpoznania. Czyli to oznacza, że jeżeli będzie leczenie dostępne, no to wtedy to leczenie jest już za późno wdrożone, a są to choroby postępujące i wiadomo, że im wcześniej jest rozpoczęte właściwe leczenie, tym rokowanie jest lepsze. Pani profesor, lubujemy się w takich odpowiedziach tak lub nie. To z tej racji, że no w pewien sposób chcemy wiedzieć i bardziej rozumieć rzeczywistość. Dlaczego tak i nie? Ponieważ to jest tak, niewiedza lekarzy, czy bardziej problem w diagnostyce, gdybyśmy mieli powiedzieć tutaj w tych chorobach rzadkich. Gdzie stoi ta przyczyna długiego okresu rozpoznania choroby? Można to tłumaczyć specyfiką tych chorób. Ograniczona wiedza na pewno tak, bo lekarze uczeni są i to jest poniekąd słuszne. Zasady takiej diagnostyki różnicowej, że najpierw należy pomyśleć o częstych przyczynach obserwowanych objawów, wykluczyć je, a potem dopiero o tych rzadszych.
Ale jeżeli to będzie dotyczyło pacjenta z chorobą rzadką, zwłaszcza takiego, z taką chorobą, która przebiega w sposób taki szybko postępujący, czasami nawet mówimy piorunujący, no to ja zachęcam wtedy i tak na wszystkich moich wykładach dla kolegów lekarzy, studentów, mówię, że trzeba pomyśleć wcześniej. Nie czekać na wyniki wszystkich badań, które dopiero nam wykluczą, które przychodzą, kolejne są prawidłowe, a pacjent nie odpowiada na leczenie takie objawowe, czyli takie standardowe, bo często już to będzie za późno. To jest właśnie takie pewne wyczucie i świadomość, że te choroby są. Myślę, że zarówno ograniczona wiedza, jak i ograniczone możliwości diagnostyczne, jak i specyfika taka potem już terapeutyczna, że jest mało leków, technologii sierotych dla tych pacjentów, w związku z tym oni najczęściej potrzebują pomocy wielospecjalistycznej, ale nie specjalnego leku, w sensie preparatu, bo często go nie ma. I to, że potrzebują właśnie zawsze kompleksowej opieki, to już stwarza trudności. Dodatkowo przez to, że pacjentów takich jest mało, rodzin z pacjentami z rzadkimi chorobami jest stosunkowo mało, to rodziny czują się takie wykluczone wręcz ze społeczeństwa, nierzadko pozostawieni sami sobie, no mają szereg problemów przeróżnego rodzaju. No i oczywiście też nie sprzyja temu brak klasyfikacji tych chorób aktualnych, brak rejestrów takich, które by pokazywały rzeczywiście skalę epidemiologiczną, bo to wtedy też można by łatwiej wnioskować o pewne działania, gdybyśmy wiedzieli, jaka to jest skala problemu, a szacuje się, że w Polsce jest być może około 3 milionów osób cierpiących na choroby rzadkie. Część z nich już wie, że taką ma chorobę, ale bardzo wielu prawdopodobnie nie. Ale dokładnie takich danych nie ma. Jakie grupy to są chorób, jakiej rzeczywiście opieki pacjenci potrzebują, jaka to jest grupa wiekowa, czy więcej dzieci mamy, czy więcej osób dorosłych. Naprawdę a jeżeli nie są, można tego powiedzieć, jeżeli są choroby, jeżeli są chorzy, to mają objawy i te objawy często leczone są no, w sposób nietrafiony, czyli przyjmujemy lekarstwa. Tutaj pan Paweł Gontarz jest w naszym studiu, no, który mówi, że przeszedł różne oddziały różnych lekarzy. Tym samym domyślamy się, że przyjął wiele medykamentów i leków zupełnie nietrafionych do niego samego. A zatem mówimy choroby ultrarzadkie, a gdy słyszymy liczbę być może 3 milionów osób w Polsce, no to wtedy się nam to ukonkretnia widzimy, dokładnie. Dostrzegamy problem. Chociaż to są tylko szacunki. To są właśnie niestety szacunki. Ale te błędne diagnozy na pewno są, bo jak zaczynamy rozpoznawać choroby na przykład w badaniach przesiewowych, noworodkowych, to widzimy, że chorób nagle, że pacjentów nagle jest dużo, znaczy dużo, względnie dużo, ale dużo więcej niż tych, którzy byli rozpoznawani tylko wtedy, kiedy mieli objawy. To jest kwestia właśnie, że są niedorozpoznani albo mają inne rozpoznania i na przykład taką najczęstszą błędną diagnozą jest mózgowe porażenie dziecięce u dzieci. Jest szereg dzieci, ja sama w swojej praktyce pamiętam, które przyszły do mnie i miały rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego. Ale szczęśliwie któryś lekarz po drodze pomyślał, że może to nie jest jednak mózgowe porażenie, bo okres okołoporodowy był nieobciążony, dziecko urodziło się w dobrym stanie, więc nie było podstaw tak naprawdę do takiego rozpoznania. Jednak takie rozpoznanie postawione, potem się okazuje, że to jest zupełnie inna choroba, która jest genetycznie uwarunkowana, która jest właśnie chorobą rzadką. Także to sepsa na przykład, czyli zakażenie uogólnione, dziecko zachowuje się tak, jak rzeczywiście dziecko z rzadką chorobą czasami jakby miało ciężkie zakażenie. Jest bardzo chore, wpada w śpiączkę, czasami ma dziwny zapach i tak dalej. To są takie cechy zatrucia endogennego, nie z powodu otoczenia, czyli egzogennych jakichś czynników, tylko toksycznych substancji, które kumulują się w organizmie jego na skutek zaburzonego metabolizmu. I to też często są pacjenci podejrzewani, że spożyli dopalacze, czy już nie wiem, jakieś środki narkotyczne czy inne, a to mogą być pacjenci, którzy zdekompensowali się, czyli pogorszyli się klinicznie tylko z tego powodu, że zadziałał jakiś czynnik prowokujący ujawnienie się choroby, a tym czynnikiem może być szczepienie, może być
operacja, może być infekcja, nawet taka łagodna, banalna infekcja. Także to nie są proste choroby do rozpoznawania, ale jeżeli lekarz zachowa taką czujność, pamiętając o tym, że może być taka choroba, no to jest szansa, żeby ją rozpoznał na tyle wcześnie, żeby jeszcze pacjent skorzystał naprawdę z włączonego leczenia. Skoro Państwo gromadzicie się na różnego rodzaju forach, sympozjach, też debatach, to środowisko lekarskie tutaj bardzo mocno pracuje, by rozwiązać problemy ludzi z chorobami rzadkimi. Zapytam też o te rozwiązania systemowe, czyli o rozwiązania i to prawne, i związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Zdrowia, czyli nadzieje na przyszłość dla chorób rzadkich i pacjentów z tymi chorobami. Tak, wydaje się, ponieważ już problem jakby jest zidentyfikowany, on jest znany w całej Europie co najmniej. Wiemy, że jest tak dużo tych punktów takich trudnych zagadnień w obszarze, że tak powiem, chorób rzadkich, żeby rzeczywiście faktycznie poprawić jakość opieki, bo to jest cel, prawda? Jakość opieki nad pacjentem z chorobą rzadką, czy nad jego rodziną, bo choruje pacjent, ale de facto to cała rodzina cierpi, to należy stworzyć takie programy, które będą w sposób holistyczny, taki całościowy, zajmowały się rozwiązaniem tych poszczególnych problemów. I to są właśnie te narodowe programy, które zgodnie z zaleceniem sprzed 10 lat właśnie Komisji Europejskiej powinny być wdrożone, opracowane i wdrożone w każdym kraju. My też już tutaj, my mówię, ale to jest grupa w sumie pewnie z kilkuset osób, które od tych kilku dobrych lat pracują nad programami i już było kilka różnych projektów. No niestety do tej pory żaden nie uzyskał akceptacji takiej ostatecznej, która by mogła doprowadzić do wdrożenia tego programu. Teraz też jest kolejny program i Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że usłyszeliśmy to wczoraj na konferencji w Senacie od wiceministra zdrowia, że ten program, który jest aktualnie w Ministerstwie Zdrowia, będzie dalej procedowany, poddany konsultacjom niezbędnym w resorcie i poza resortem i konsultacjom publicznym, tak jak to takie duże programy, które wymagają sporego budżetu i które pokazują kierunki działań takich koniecznych na najbliższe kilka lat. Bardzo gorąco dziękuję. Pani profesor Jolanta Sykut-Cegielska. Życzę trawnych, szybkich rozpoznań w chorobach ultrarzadkich. Bardzo gorąco dziękujemy. Dziękuję wszystkim. Szczęść Boże. Wracamy do naszego studia. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Dla słuchaczy radia przypomnę, jesteśmy w studiu telewizji Trwam. Telefony 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Panie ministrze, panie profesorze Marcin Czech w naszym studiu. Do tych słów, które powiedziała pani profesor Jolanta Sykut-Cegielska, zwłaszcza w tych działaniach ministerstwa, co się zmienia, co się poprawia, jakie są nadzieje w temacie chorób rzadkich? Myślę, tak jak już mówiłem, że Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich będzie takim drogowskazem, który pozwoli nam holistycznie podejść do leczenia tych chorych. W zakresie refundacji również proponujemy zmiany. Mamy strategiczny dokument, który zatwierdził Rząd Rzeczpospolitej, Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 i tam również proponowane jest takie rozszerzone, nieco zmodyfikowane podejście do procesu decyzyjnego związanego z leczeniem chorób rzadkich i ultrarzadkich, innymi słowy mówiąc, z refundacją tych często drogich leków sierocych. Tutaj oprócz tego klasycznego podejścia przez ustawę refundacyjną, raporty oceny technologii medycznych, proponujemy podejście polegające na analizie wielokryterialnej, które oprócz tych klasycznych
czynników takich jak skuteczność kliniczna, analiza ekonomiczna czy wpływ na budżet, będzie brała pod uwagę na przykład wpływ na jakość życia czy samego chorego, czy jego rodziny, konieczność zaangażowania opiekunów, w większym stopniu tak zwane koszty pośrednie, czyli związane z nieobecnością w pracy bądź zmniejszoną produktywnością, również posiadanie bądź nie jakiejkolwiek innej alternatywy leczenia. To będą jakby dodatkowe punkty w tym podejściu, które proponujemy. Dla ministerstwa oznacza to i dla każdego urzędnika tak naprawdę na tej drodze do podjęcia decyzji o refundacji oznacza to łatwiejsze podejmowanie decyzji, ponieważ redefinicji ulegną kryteria decyzyjne dotyczące refundacji leków sierocych. Można zadać pytanie, czy w obecnym stanie prawnym my jesteśmy w stanie to robić. Jesteśmy w stanie to robić. Na refundację tych leków przeznaczamy prawie 1 000 000 000 zł, 800 milionów około według ostatnich szacunków. Mamy 32 molekuły, które są w Polsce refundowane. W ostatnim czasie dwie duże, ważne decyzje dotyczące dwóch leków, między innymi nusinersen w rdzeniowym zaniku mięśni, chorobie, która dotyczy dzieci. Lek ten ma niekwestionowaną skuteczność i pozwala na normalny rozwój dzieci. Decyzją pana ministra został on objęty refundacją dla całej populacji, około 700 osób. Wcześniej rodziny były zmuszone do tego, żeby wyjeżdżać za granicę, aby szukać pomocy dla swoich dzieci. Tamten lek był wcześniej refundowany. Drugim takim też dość świeżym przykładem jest eculizumab w dwóch schorzeniach, nocnej napadowej hemoglobinurii i zespole hemolityczno-mocznicowym, który dotyczy z kolei młodych mam. Też wydawało nam się, że to jest niesłychanie ważne, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do tego leku. Natomiast wymaga to, powiedziałbym, takiej większej odwagi urzędniczej, bowiem na przykład kryterium kosztowej efektywności, tego progu opłacalności, powyżej którego my tradycyjnie staramy się nie refundować leków, no tutaj to podejście trzeba było niejako rozszerzyć, złamać jeden z tych elementów, które w ustawie refundacyjnej oczywiście opcjonalnie się znajduje. Minister może to wziąć pod uwagę, nie musi. Natomiast to nowe podejście, mamy nadzieję, że po nowelizacji ustawy refundacyjnej, że uprości jeszcze ten cały proces i szybciej pozwoli nam na refundację tych drogich preparatów, a wydaje się nam wszystkim, że żyjemy w państwie rozwijającym się, bardzo dynamicznie rozwijającym się. Prognozy mówią o tym, że będziemy na 3., 4. miejscu w tym rankingu OECD najszybciej rozwijających się gospodarek. W związku z czym myślę, że troską tych najbardziej potrzebujących też powinniśmy obejmować. Pan Paweł Gontarz, słucha pan rozmów i pana ministra, i pani profesor. Tak, tutaj słucham. Chciałem dodać, że lek na chorobę Fabry'ego też jest skuteczny, co mogę podać przykład kolegi Wojtka, który chorobę zdiagnozowaną miał dość wcześnie i od 8 lat bierze enzymatyczną terapię zastępczą i normalnie funkcjonuje. W tym roku jest na etapie zdawania matury, normalnie żyje, normalnie się uczy. Nie jest wykluczony ze społeczeństwa. A my jako osoby, które nie mają dostępu do tego leczenia, jesteśmy po prostu tak jakby odepchnięci od wszystkiego. Ja osobiście musiałem zrezygnować z pracy, bo już nie byłem w stanie pracować. Choroba na tyle postąpiła, objawy choroby tak się nasiliły, że po prostu nie wyrabiałem, krótko mówiąc. Chciałem powiedzieć jeszcze, że w Polsce mamy zarejestrowane 2 leki na chorobę Fabry'ego. Zarejestrowane w Unii Europejskiej są od 2001 roku, który jest nierefundowany tylko i wyłącznie przez Polskę. No słyszymy, że trwają prace, więc nadzieje na pewno osób chorych. Też mam taką nadzieję. Miejmy nadzieję, że... Bo gdyby nie leczenie charytatywne,
to by był znacznie większy problem, bo ludzie czekają na refundację już 15 lat, ludzie umierają. Choroba prowadzi do kalectwa aż do śmierci. Pan, także to nie jest taki problem, że możemy odpychać go w nieskończoność. Pan Paweł Gontarz. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Tak, halo. Dzień dobry. Prosimy. Anna Moska, prezes Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego. Ja tak chciałam tylko nawiązać częściowo do tego, co pan Paweł powiedział. A propos tego, że jak istotny jest czas włączenia leczenia w przypadku osób chorych na tą chorobę, ponieważ w stowarzyszeniu mamy sporo takich przykładów, że im wcześniej, im młodsi byli pacjenci, kiedy udało im się dostać do programów charytatywnych, tym mają oni większe szanse i w zasadzie w tym momencie normalnie prowadzą normalny tryb życia. Natomiast jednak u osób, u których leczenie nie jest albo w ogóle wprowadzone, albo jest wprowadzone już w wieku mocno dorosłym, że tak powiem, no niestety choroba prowadzi do wielu problemów zdrowotnych i w konsekwencji tak naprawdę uniemożliwia aktywny tryb życia, aktywne życie zawodowe tak naprawdę. My tak w stowarzyszeniu od kilkunastu lat walczymy o to, żeby ci pacjenci z chorobą Fabry'ego mieli wyrównane szanse na życie normalne, godne, na to, aby być aktywnymi zawodowo, na to, aby założyć rodzinę, aby móc normalnie żyć. I w tym momencie tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy w tym punkcie, w którym no, ta refundacja musi zakończyć się pozytywnie dla pacjentów, dlatego że odmawianie refundowanego leczenia tym pacjentom jest po prostu nieludzkie. I to tak naprawdę tyle z mojej strony. Pani jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin tak. z chorobą Fabry'ego. Czy tak. pani jest dotknięta tą chorobą? Ja osobiście mam to szczęście, że nie. Natomiast mam dwóch starszych braci, którzy są chorzy. Moja mama jest chora i tak naprawdę bardzo wiele osób z mojej rodziny. Więc tak choroba jest mi dobrze znana z takiego życia codziennego. Jak duża jest to populacja osób w Polsce? Szczerze mówiąc, nie mamy dokładnych danych, ponieważ nie ma jeszcze dobrze prowadzonego. Wiem, że prace trwają, prace nad rejestrem chorych. Natomiast my tak szacujemy po ilości osób, które się zgłaszają do stowarzyszenia, że w Polsce jest około 120 do 150 osób chorych. Mm-hmm. No, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Dziękuję również. Rozmawiamy dzisiaj o życiu pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce. No podejmujemy temat takich chorób ultrarzadkich, rzadkich. No wiadomo, że każde cierpienie, każda choroba dotyka nas osobiście, dotyka każdego z nas. Tak jest też, należy powiedzieć, doświadczenie no, życia na ziemi. No, nie jesteśmy tymi, którzy mają obietnicę tego, że będziemy nieustannie żyć w zdrowiu i w jakimś rozwoju, błogosławieństwie i szczęśliwości. Dzisiaj podejmujemy temat związany z trudnościami, z nadziejami osób, które chorują na chorobę Fabry'ego i domagają się słusznie od społeczeństwa, by byli włączeni w program refundacji leków. I teraz pytanie do pana ministra. Jaki to jest koszt utrzymania w skali roku jednej takiej osoby dla budżetu podatnika? To zależy. To zależy od tego, jakie dawki otrzymują chorzy. To zależy od tego, o jakim leku sierocym rozmawiamy. To zależy od tego, jak wcześnie włączymy terapię, czyli czy mamy do czynienia z dzieckiem, czy mamy do czynienia z osobą dorosłą. Zwykle jest tak, że te ceny wyjściowe, które zaczynają być negocjowane w Ministerstwie Zdrowia,
przez specjalne, nie do tego powołaną komisję, nazywa się komisją ekonomiczną, są niejako wyjściowymi cenami. One zwykle ulegają w toku negocjacji obniżeniu. W Europie stosowane są również takie mechanizmy zwane mechanizmami podziału ryzyka, gdzie płatnik publiczny płaci tylko część kosztów. Nieraz jest tak, że takie instrumenty pozwalają na znaczne, często kilkudziesięcioprocentowe obniżenie ceny na zasadzie poufnego instrumentu dzielenia ryzyka, czyli ta cena znana jest tylko płatnikowi, czy tylko ministerstwu i firmie, a nie jest widoczna na zewnątrz dla innych krajów, w innych krajach, gdzie ta cena brana jest jako cenę referencyjną w Europie. W związku z czym jest to dość skomplikowany mechanizm, który jest uruchamiany po to, aby takie leki można było refundować. Natomiast niektóre ceny innowacyjnych terapii, w tej chwili mamy coraz szerszą ofertę takich leków, które stosowane są właściwie pierwsze rozwiązania komercyjne w nowotworach u dzieci, które to nowotwory też dotyczą bardzo wąskiej populacji. I to jest w zasadzie terapia genowa, polegająca na podaniu jednego zastrzyku, który niejako naprawia genom. Cena wyjściowa takiego preparatu, pamiętam to doskonale, czytaliśmy na ten temat publikacje i rozważaliśmy z kolegami z Europy Zachodniej, jak do tego podejść. Taka cena wyjściowa to 475 tysięcy dolarów za ten jeden zastrzyk. W związku z czym są to olbrzymie koszty. I oczywiście jako farmakoekonomista muszę powiedzieć, że te koszty zestawione z kosztami opieki nad nieskutecznie leczoną osobą nie wydają się już takie olbrzymie. Jeżeli do tego dodamy, że taka młoda osoba trafi na rynek pracy i będzie w stanie pracować dla dobra nas wszystkich, to te koszty wydają się jeszcze mniejsze. W związku z czym, jeżeli do tego dołożymy rodziców, którzy nie muszą opiekować się chorym dzieckiem, już operując tylko i czysto tymi ekonomicznymi wskaźnikami, nie mówiąc o cierpieniu tego dziecka i o tym wszystkim, co ja jako lekarz widzę, to wygląda to nieco inaczej. Czyli powinniśmy tak naprawdę widzieć ten postęp i pewnie tam, gdzie jest on godzien wynagrodzenia, po tych twardych negocjacjach, które trwają zwykle wiele miesięcy, pewnie za ten postęp zapłacić. Nasze ostatnie doświadczenia z panem ministrem w chorobie, o której wspomniałem, no to były wielomiesięczne negocjacje, które zakończyły się podpisaniem porozumienia, które wydaje nam się do zaakceptowania, jeśli chodzi o możliwości udźwignięcia tego przez płatnika publicznego. Ale to tak naprawdę są osobne decyzje dotyczące kolejnych leków i to są bardzo trudne decyzje. A propos tej asymetrii informacji, czy tego, że my wiemy bardzo mało o tych chorobach. Proszę mi dać odnieść się do moich doświadczeń w ministerstwie. Minister jest osobą, która ma każdą informację na wyciągnięcie ręki. Gdy próbowałem zdobyć więcej informacji na temat tej czy innych chorób rzadkich, ja musiałem nie tylko sięgać do doświadczenia konsultanta krajowego, który niejako dedykowany jest, żeby wytłumaczyć ministrowi, na czym polega leczenie, ale ten konsultant krajowy wyznaczał najczęściej swojego zastępcę, który specjalizuje się w tych chorobach, który w jakimś ośrodku pracuje. Ja wtedy się umawiałem z taką osobą, żeby z nią porozmawiać i wyobrażam sobie, jak normalny pacjent, jaki musi mieć problemy, przechodząc przez ten system od tego lekarza pierwszego kontaktu, który najczęściej nie umie rozpoznać tej choroby, przez specjalistów, zanim trafi do takiego ośrodka. Stąd konieczność odpowiedniej informacji, takiego podejścia kompleksowego do leczenia. To ja odpowiem tak, podsumowując. Jednostkowo to jest duży wydatek, natomiast jeśli spojrzy się globalnie, nawet w sensie wpływu na budżet dla małej populacji czy subpopulacji, jest to wydatek już mniejszy, a jak spojrzy się na całe koszty, to wygląda to dużo bardziej różowo.
Tylko żeby spojrzeć na te koszty całościowo, zwłaszcza na wydatki, to żeby wydawać, trzeba to najpierw mieć. To prawda. Z czego wydawać, prawda? Bo obliczenia możemy zrobić, wytycznych i wektorów może być bardzo wiele, a potem musimy spojrzeć do naszej kieszeni. I musi nam na to starczyć pieniądze. Starczyć pieniędzy. No wiadomo, że tutaj jest cały czas otwarte pytanie, w jakim wymiarze te zyski, które zdobywają koncerny farmaceutyczne, powinny być zyskami potem, którymi partycypują chociażby w chorobach rzadkich, czy we wspieraniu diagnostyki, we wspieraniu badań naukowych związanych z odkrywaniem nie tylko nowych chorób, ale również odkrywaniem nowych terapii czy sposobów leczenia. Z tego, co słyszałem, to trwają też na forum międzynarodowym takie dyskusje, ale o tym za chwileczkę, bo mamy telefon. Prosimy bardzo, halo. Halo. Bardzo proszę. Szczęść Boże, Monika Szczęść Boże. Z Łodzi. Ja chciałam zapytać pana profesora, czy poświęciłby minutkę chociaż czasu na temat choroby rzadkiej galaktozemii. Czy jest jakiś przełom, ponieważ tam nie było leków żadnych do tej pory. Czy pan profesor by parę minut chociaż poświęcił czasu, żebym... Ja się wyłączę i będę słuchała na antenie. Dobrze, Szczęść panu Boże. Moniko, dziękujemy. Ja bardzo chętnie zająłbym tutaj stanowisko, natomiast mówiłem już o tym, że metody farmakologicznego leczenia dostępne są dla mniej więcej 4-5% osób cierpiących na choroby rzadkie. Ten postęp jest bardzo dynamiczny, również od strony takiej regulacyjnej tworzone są zachęty dla przedsiębiorstw komercyjnych i również uniwersytetów, aby rozwijały takie terapie. Natomiast bezpośrednie odniesienie się do tego schorzenia wymaga trafienia do specjalistycznego ośrodka i osoby, która, czy osób, które się zajmują i specjalizują w tej jednostce chorobowej. Myślę, że takie ośrodki jak Instytut Matki i Dziecka, czy Centrum Zdrowia Dziecka, także ośrodki uniwersyteckie będą miały wskazać takie miejsce i poinformować panią i wszystkich słuchaczy o tym, czy w tych tak zwanych pipeline'ach, czy w rozwoju leków znajdują się jakieś substancje, które będą odpowiadały na potrzeby tych chorych. Także serdecznie rekomenduję zgłoszenie się do takich ośrodków. Jeśli taka terapia jest w rozwoju, to oni na pewno będą o tym wiedzieli. Wróćmy do tych debat międzynarodowych związanych z partycypacją podmiotów w odkrywaniu, no też wprowadzaniu i finansowaniu tych leków rzadkich, czy leków sierocych w chorobach rzadkich. Ja się uśmiechnąłem, bo ojciec poruszył taką kwestię bardzo gorącą w tej chwili w debatach europejskich, w debatach Unii Europejskiej i w debatach Światowej Organizacji Zdrowia. Bo problem i wyzwanie jest tak naprawdę bardzo szerokie. To znaczy, jakie leki powinny mieć ceny. Czy po to, aby stać się bardziej dostępnymi dla osób w krajach bardzo bogatych, mniej bogatych i tych biednych. I postulowany jest taki dokument sprzed 10 dni, około sprzed 2 tygodni Światowej Organizacji Zdrowia, stanowisko, które poparło kilka państw na samym początku. Myślę, że będzie to przedmiotem rozmów i gry dyplomatycznej, w jaki sposób powinno się konstruować ten pułap ceny leków. I tutaj Światowa Organizacja Zdrowia postuluje większą transparentność, czyli taką możliwość przyglądania się, jaki jest poziom cen w różnych krajach, jakie są również wydatki firm farmaceutycznych na odkrycie i rozwój takiego produktu. Taka inwestycja może sięgać miliarda dolarów. W związku z czym cena powinna być w ten sposób kalkulowana, aby ten godziwy zwrot z inwestycji następował, ale jednocześnie, aby ta dostępność dla tych ograniczonych przecież budżetów różnych krajów no była możliwa. I tak jak mówią moi koledzy z Europy Zachodniej, żeby nie było tak, że pacjent w systemie
systemach, na które przecież podatnicy płacą duże sumy pieniędzy, że ten lek jest oglądany za szybą i że nie może być użyty. Także myślę, że najbliższe miesiące i myślę, że lata to będzie okres takich burzliwych dyskusji, jak pogodzić interes ekonomiczny z potrzebami pacjentów tak naprawdę. Bardzo dziękuję. Prosimy, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wszystkim w studio. Dzwonię z Podlasia, z okolic Białegostoku. Nazywam się Teresa. Ja właściwie to o innej chorobie, też bardzo rzadkiej, chcę zapytać pana, który właśnie ma temat dzisiaj. O chorobie Kadafiego. Czy coś wiadomo i jakie są zaangażowania w dziedzinie tej, żeby jakoś poprawić życie, czy można to wyleczyć, czy zapobiec temu? Dziękujemy pani Tereso. Prosimy o przejście na odbiór. No wydaje się, że odpowiedź będzie podobna, że jeżeli mamy 9 tysięcy chorób rzadkich rozpoznanych w Europie, podejrzenia są, że w Polsce dotkniętych tymi chorobami są 3 miliony osób, co nie znaczy, że one są zdiagnozowane już jako pacjenci, jako chorzy na te choroby, no to trzeba szukać konsultantów krajowych, czy też stowarzyszeń, które bezpośrednio tą chorobą się zajmują, ponieważ oni mają najświeższe informacje? Tak. Są osoby, które są wyspecjalizowane w danym typie chorób rzadkich, tak jak pani profesor w chorobach metabolicznych, tak jak onkolodzy czy hemato-onkolodzy w rzadkich typach nowotworów, tak jak neurolodzy dziecięcy w chorobach mięśni chociażby, które też należą do chorób rzadkich. Proszę pamiętać o tym, że ze względu na to, że tych chorych jest tak mało, nasi naukowcy działają w międzynarodowych sieciach i wymieniają informacje z innymi ośrodkami, współpracując jednocześnie z diagnostami, z laboratoriami genetycznymi. I tak naprawdę po to jest ta sieć referencyjnych ośrodków, żeby jak najszybciej, gdy padnie podejrzenie takiej choroby, specjalna osoba, koordynator wskazała drogę takiemu potencjalnemu pacjentowi do tego, aby można było jak najszybciej skończyć proces diagnostyczny, a potem zaproponować leczenie. Zresztą też rozwiązaniem, który proponowany jest w planie, Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich, jest taki tak zwany paszport pacjenta z chorobami rzadkimi, po to, żeby on, tak jak to jest dotychczas, bo system nam się informatyzuje, ale pewnie zajmie to jeszcze troszkę czasu, żeby ten pacjent ze wszystkimi informacjami ważnymi na temat jego choroby przychodził do kolejnego ośrodka czy kolejnego specjalisty, a nie przenosił jak gdyby tą wiedzę tylko w sobie, bo on przecież nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Tak jak my, zajmujący się systemowo, bądź nawet dość szczegółowo chorobami rzadkimi, nie znamy się po prostu na wszystkim, bo trzeba by było bardzo głęboko sięgnąć w te 9 tysięcy chorób, które są chorobami rzadkimi. Ostatnie pytanie do pana, panie profesorze, panie ministrze. No, wspomniał pan sam informatyzację. Jakie są nadzieje przed sztuczną inteligencją, która będzie nam pomagać, jeżeli chodzi o diagnostykę, jeżeli chodzi o rozpoznanie, czy zastąpi lekarza? Ja się boję troszkę na to pytanie odpowiadać. A powiem, dlaczego pytam, ponieważ często pacjenci mówią, że przychodząc do lekarza, czują się jakby rozmawiali z komputerem, prawda? Teraz już słyszymy, że rozwój sztucznej inteligencji ma doprowadzić do tego, że rzeczywiście będzie stał komputer, z którym będziemy rozmawiać i o jego wiedza, w cudzysłowie wiedza, ale zasób informacji, którą on posiada, którą będzie w stanie eliminować, będzie wiedzą przewyższającą umysł najlepszego profesora, specjalisty z ludzi, tak? Czyli z osób. Bezsprzecznie tak jest. Nawet w ostatnim czasie słuchałem wykładów na ten temat. One są niesłychanie ciekawe. Na liście futurologów, którzy patrzą nie tak dużo lat do przodu, rzeczywiście zawód lekarza jest na tej krótkiej liście do zastąpienia. Ja powiedziałbym tak, przewrotnie.
Już w tej chwili w niektórych specjalnościach lekarskich systemy sztucznej inteligencji są bardziej skuteczne, na przykład w diagnozowaniu wczesnych zmian radiologicznych niż sami lekarze, bo ileż przez życie lekarz jest w stanie obejrzeć zdjęć rentgenowskich, a ile może obejrzeć maszyna, która ma tam wrzucane do bazy danych wszystkie zdjęcia rentgenowskie z wielu ośrodków na świecie. Komputer tutaj przewyższy lekarza, ale proszę poprosić sztuczną inteligencję, żeby podtrzymała chorego za rękę, jak będzie cierpiał. I może tak to skomentuję. Myślę, że jest miejsce i dla sztucznej inteligencji, i dla żywego lekarza w systemie. A pacjenci mogą korzystać, myślę, i z jednego, i z drugiego. Życie pacjentów z chorobą Fabry'ego w Polsce. Czego życzy pan, panie Pawle, swoim kolegom, koleżankom? Czy na kobiety pewno też dużo zdrowia i doczekania się refundacji leku. A czy kobiety też chorują na chorobę Fabry'ego? Chorują na chorobę Fabry'ego. Mogą mieć chorobę bezobjawową, mogą mieć z lekkimi objawami, a mogą mieć różnie ciężkie objawy jak mężczyźni. Czy jest to choroba genetyczna? Tak. I zależność jest taka, że mężczyzna na syna nie przeniesie, ale za to przeniesie chorobę na każdą z córek. A matka chora może przenieść i na to, i na to. Tu jest zależność, mniej więcej szacuje się, że to jest 50%. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyszłości, panie Pawle, i będzie pan tym szczęśliwym, który doczeka się po tylu latach refundacji. No tak, i wszystkim chorym na chorobę Fabry'ego tego życia. I myślę, że trzeba podziękować i pozdrowić tych, którzy wspierają charytatywne leczenie. Tak, na pewno są producenci leków, którzy osobom, które biorą udział w programach lekowych, dostarczają ten enzym po zakończeniu badania. Czyli jesteście jednocześnie takim źródłem badań i można eksperymentu? Można tak powiedzieć, tak. Jesteśmy tak jakby królikami doświadczalnymi, ale to już jest na takim etapie badań, leku, że można powiedzieć, że jest bezpieczne. Że to nie jest ryzykowne. No tak. Chyba, że się mylę. Proszę, panie profesorze. Każde badanie kliniczne, każde użycie leku na pewno niesie ze sobą ryzyko. Natomiast trzeba ważyć korzyści i ryzyka z tym związane. My od strony systemowej, jeśli króciutko mogę skomentować, jeżeli widzimy, że polscy pacjenci biorą udział w badaniach, to są tak zwane badania trzeciej fazy, to staramy się, aby po zakończeniu tych badań i rejestracji leku, bo po trzeciej fazie lek jest rejestrowany, aby ci nasi chorzy nadal od producenta otrzymywali terapię, czyli żeby ta terapia, jeśli okaże się skuteczna, była nadal kontynuowana. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję za wiele wątków, których tutaj było, co nie lada. Choroby rzadkie, 9 tysięcy chorób zarejestrowanych. Wciąż kwestie związane z tym, jak je rozpoznawać, jak prowadzić badania, jak refundować leki, które są już nie ultra rzadkie, ale nazywają się lekami sierocymi. Tak jest. Potężnie drogie dla pacjentów, a za każdym pacjentem jest rodzina i społeczeństwo, więc są nadzieje. Uzdrowiony jeden pacjent znaczy się zdrowsze środowisko, zdrowsimy. Tak jak ojciec powiedział, jeżeli choruje osoba na chorobę Fabry'ego, razem z tą osobą choruje rodzina cała. Tak. Panie Pawle, na każdą chorobę. Ale to jest specyficzna choroba i na każdą, tylko tutaj tak można jeszcze powiedzieć, że wszyscy, cała rodzina zmaga się z tą chorobą. Czasami nawet bardziej niż sam chory. Wiem to po sobie, jako osobie niepełnosprawnej. Że żona, która musi się opiekować mną, musi pozałatwiać wszystko za mnie i jeszcze dopilnować mnie. Nie mówię, że z każdą chorobą tak jest, bo należy się szacunek każdej osobie, nade wszystko chorej. Natomiast przy chorobach takich rzadkich ktoś powie, na co chorujesz, bo widzę, że źle wyglądasz. No, mam nowotwór. Aha, masz nowotwór. A teraz wytłumacz komuś, czym jest choroba
Fabriego. To jest cały proces społecznego uświadamiania, tak, nawet takiego przyjacielskiego wśród znajomych, wśród rodziny. Nawet i podejrzewam, że pan Paweł jednocześnie był posądzany przez rodzinę, skoro był badany psychiatrycznie, o to, że jest jakimś hipochondrykiem albo wymyśla sobie chorobę. Dokładnie. Okazuje się, że przyczyna była, więc zdecydowanie i tak. I myślę, że to nie tylko wymaga, ja, ale większość chorych ma taki problem, bo choroba nie ujawnia się w wyglądzie osoby, ale siedzi w środku. Dziękuję jeszcze raz za przybycie do studia. Dziękuję. Życzę dużo zdrowia, obfitości, łask od Pana Boga, też panu ministrowi. Profesor Marcin Czech, Instytut Matki Dziecka w Warszawie, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową i pan Paweł Gontarz, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabriego. Dziękuję. Naszym Państwa gościem. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.